Swoje małe mistrzostwa Europy miały dziś suwalskie przedszkolaki. Maluchy rywalizowały na boisku przy szkole podstawowej numer 7. Nie brakowało emocji, dopingu i dobrej zabawy. Mistrzostwa Suwałk Przedszkolaków już po raz szósty zorganizowało przedszkole numer 3 wraz z Suwalską Agencją Promocji Sportu Polski Sport. Danuta Świerzbin, jedna z organizatorek, przyznaje, że najważniejsza jest dobra zabawa, a nie rywalizacja. Dzieci otrzymują dużą dawkę rozrywki i sportu, dodaje. Wiedzieliśmy, że dla chłopców i dla dziewczynek to jest wspaniała zabawa i dlatego postanowiliśmy, że będziemy organizować takie mistrzostwa przedszkolaków w piłce nożnej. Dzieci się świetnie bawią na tej imprezie. No i myślę, że dostarczamy dzieciom i rozrywki, i sportu. Dzieci mogą wyżyć się po prostu na boisku. Maluchy rozgrzewały się i grały pod okiem piłkarzy suwalskich Wigier. Wszystkie zgodnie twierdzą, że w przyszłości chciałyby zostać sportowcami. Swoich piłkarskich idoli najmłodsi już mają. To głównie gwiazdy Euro 2012. Ronaldinho. Z tym spotkaniem byłem napastnikiem, czyli jednego gola z tym spotkaniu, jednym meczu. Szczęsnego. Dobrze. Stałem na bramce. Cristiano Ronaldo. Ja grałem w piłkę i strzeliłem gola dla drużyny. Ja broniłem naszej bramki, stałem w obronie i pomagałem bramkarzowi.